To samorządy lokalne są najbliżej tych codziennych problemów, które wywołuje epidemia koronawirusa. Z racji tego, że to w gestii samorządu wojewódzkiego jest wiele spraw, które dotyczą i służby zdrowia, i rozwoju małych, średnich przedsiębiorstw, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od początku epidemii podjął starania o ograniczanie jego gospodarczych skutków. Szczególne wsparcie postanowiono uruchomić dla znaczącego dla całej gospodarki sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Tam, jak wcześniej informowaliśmy, jest około 1 mld zł. I dzisiaj chcemy poinformować o tym, że od 23 czerwca można składać wnioski do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na działania związane z turystyką i planujemy zasilić turystykę kwotą 60 milionami złotych. To efekt współdziałania samorządu wojewódzkiego z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą. DIP to jednostka budżetowa województwa dolnośląskiego, powstała w 2007 roku. Jej zadaniem jest wdrażanie kolejnych programów Unii Europejskiej, za którymi idzie finansowanie z unijnego budżetu. Obecnie realizuje ona programy w perspektywie finansowej 2014-2020. Dostaliśmy ze strony pana marszałka, ze strony Zarządu Województwa Dolnośląskiego zlecenia przygotowania takiego produktu, który spełniałby kilka warunków. Po pierwsze, aby był produktem, to o czym mówił pan marszałek, dedykowanym głównie dla tych branż, które w sposób szczególny zostały dotknięte skutkami koronawirusa. Po drugie, aby to był produkt łatwy do pozyskania. Po trzecie, aby była możliwość dosyć łatwego aplikowania o te pieniądze. Po czwarte wreszcie, aby te kwoty, o które przedsiębiorcy z branży, o których za chwilę powiem, będą się mogli ubiegać, aby te kwoty mogły być przeznaczone na utrzymanie bieżącej płynności przedsiębiorców. No i taki produkt stawiamy już za chwilę przed Państwem. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy zajmują się działalnością sportową, rekreacyjną, twórczą związaną z kulturą i rozrywką, a także z prowadzeniem muzeów, bibliotek czy archiwów. O wsparcie mogą się ubiegać także agenci turystyczni, wszelkiego rodzaju organizatorzy turystyki, pośrednicy, firmy związane z działalnością usługową w zakresie rezerwacji, zakwaterowania, wyżywienia i inne przedsiębiorstwa, których praca związana jest z branżą turystyczną. Mamy tu zatem skierowany produkt do tychże branż. Bardzo wiele pytań się pojawia, dlaczego właśnie do tych. Zgodnie ze strategią województwa, branża turystyczna przeżywająca boom rozwoju na Dolnym Śląsku jest jednym z motorów rozwoju gospodarki Dolnego Śląska, a w sposób szczególny, jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, została w sposób szczególny dotknięta koronawirusem. Te ubytki w przychodach sięgają nawet 94% w tych wymienionych przeze mnie branżach. Zatem taka decyzja zarządu, żeby wesprzeć właśnie te branże, żeby nie, proszę wybaczyć sformułowanie, nie rozsmarowywać po całym województwie i po wielu branżach i wielu przedsiębiorstwach tych pieniędzy, tylko skierować właśnie na powtórny rozwój, czy skierowanie na ścieżkę powtórnego rozwoju tych właśnie przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te, aby móc ubiegać się o dofinansowanie, muszą spełnić łącznie kilka warunków. Zatrudnienie w nich liczone na 31 maja musi wynosić od 1 do 49 pracowników. Działalność gospodarcza nie mogła być rozpoczęta później niż 1 grudnia ubiegłego roku. Posiada siedzibę i prowadzi działalność na terenie Dolnego Śląska. Obroty spadły w przedsiębiorstwie o połowę w wybranym miesiącu od 1 marca do 31 maja. Nie zalega też z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Zaczynamy 23 czerwca. Od godziny 8:30 będzie dostępny generator wniosków. W tym generatorze wniosków serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim już teraz, do zapoznania się ze szczegółami wniosku aplikacyjnego, ale będzie można złożyć wniosek i po uzyskaniu takiego kodu zwrotnego należy wysłać wypełniony wniosek do naszej instytucji, a zatem no, nie będzie żadnego kontaktu osobistego przedsiębiorcy. No, po drugie, to też musimy Państwu powiedzieć, no trzeba się spieszyć z wypełnieniem tego wniosku, ponieważ kryteria są bardzo proste. W zasadzie sprowadzają się one tylko do kilku punktów, o których za chwilę powiem, a zatem przewidujemy, że decydującym kryterium o otrzymaniu tego wsparcia będzie kryterium
czasu złożenia dokumentu aplikacyjnego. To zliczać będzie komputer, tam mamy nawet do trzeciego miejsca po przecinku czas złożenia wniosku, a zatem będziemy mogli uszeregować tych, którzy złożyli wnioski wedle tej procedury czasowej. Projekt realizowany jest dzięki Funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Minimalna kwota dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstwa to 23,5 tysiąca złotych. Natomiast maksymalne dofinansowanie wynosi 164 700 złotych.